Hej, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale. Dziś obiecany filmik z mojego wyjazdu do Wiednia. Skupimy się oczywiście na zwierzętach. Na początku kilka przebłysków jakichś takich charakterystycznych budowli w Wiedniu, no i oczywiście intro. Sam początek mojej wyprawy to był przede wszystkim ogród botaniczny. Oczywiście wiem, że nikogo to nie interesuje, dlatego pokażę wam tylko jedną ciekawą rzecz, którą zaobserwowałem. Jest to mianowicie ta błąkówka. Jak widzicie, jest bardzo duża, dlatego że na rozmiarem przewyższa nasze polskie pszczoły miodne i dlatego postanowiłem wam ją tutaj załączyć. To jest oczywiście kwiat lotosu. Za chwilę będziemy mieli bardzo ciekawe drzewo, które miało wewnątrz stelaż, żeby się nie przewróciło, dlatego że było bardzo stare. I teraz taki krótki przerywnik. To jest moja wycieczka do restauracji Roller Coaster, w której jedzenie podawały roboty. Były one przygotowywane przez roboty, po czym przyjeżdżało właśnie na takich wagonikach, jakie widzicie w tym momencie. Porcje nie były małe i jedzenie było dość dobre. Także bardzo polecam, zresztą chodzi głównie o to, jak ta restauracja wygląda i jak funkcjonuje. No i zaczynamy kolejny dzień. Tutaj już widzimy budynek, do którego się udajemy. Jest to właśnie oceanarium. Wielopiętrowe oceanarium, w którym można było zaobserwować naprawdę różne ryby. Na początek pojawiają się ryby, które znamy z naszych biotopów. Oczywiście nie wszystkie, ja gatunków też nie znam. Natomiast są to takie właśnie typowe ryby, które widzimy, typowa budowa ryby. Bo jak wiemy, ryby morskie zdecydowanie różnią się już wyglądem. I tutaj wreszcie zaczynają się ryby morskie. Jak widzicie, wygląda to całkiem nieźle. To był jeden z większych zbiorników, w którym pływały bardzo duże ławice ryb. Wyglądało to niesamowicie, można było obserwować to z kilku różnych perspektyw. Między rybami przemieszczała się również płaszczka. I powiem wam, że był również zbiornik, gdzie można było te ryby głaskać. Natomiast ja nie bardzo jestem zwolennikiem takich metod. To raczej dla małych dzieci. Natomiast my idziemy dalej. Od razu zapowiem, że materiał będzie podzielony na części, dlatego że już w trakcie montowania zauważyłem, że niestety wychodzi bardzo długi, dlatego postaram się zrobić krótsze materiały i po prostu w kilku częściach. Dalej widzieliśmy coś, co było podpisane jako waran z Komodo. Powiem wam, że ja na jaszczurkach aż tak się nie znam. Jeżeli to był waran z Komodo, to oczywiście bardzo fajnie wyglądał i podziwiam, że znajduje się w oceanarium. Natomiast wydawał mi się troszeczkę mały jak na warana z Komodo. Ale to już nie moja praca, żeby określać, czy to jest ten gatunek, czy nie. Jeżeli się na tym znacie, to oczywiście podzielcie się w komentarzu. Następnie było widać kilka węży, jaszczurek, natomiast nie wszystko nagrywałem, dlatego że gady mają to do siebie, że mało co się ruszają, także nie było sensu ich filmować. Natomiast udało mi się złapać fajną przebitkę pytona tygrysiego akurat wtedy, kiedy brał kąpiel. W terrarium znajdowało się kilka odmian tego węża, natomiast nie wszystkie nagrałem, bo jak mówiłem, większość po prostu się nie ruszała. W trakcie chodzenia po ogrodzie znaleźliśmy również mrówki. Niestety nie przeczytałem, czy jest to Atta czy Acromyrmex. Także jedyne co wiemy, to jest to, że są one po prostu grzybiarkami. Jak widzicie, miały takie dość fajne rurki. Te rurki rozciągnięte były po całym oceanarium, natomiast w większości przypadków było zbyt ciemno, żeby można było je dobrze nagrać i dobrze obserwować. Niestety mieliśmy też tego pecha, że w trakcie nagrywania, w trakcie wycieczki, ich główne gniazdo było w trakcie przebudowy, stąd nie mogliśmy sobie pozwolić na ich obserwację. Następnie bardzo ciekawy wąż. Ja mam nadzieję, że gdzieś tutaj wyświetlają wam się podpisy.
Natomiast jeżeli tak nie jest, no to bardzo przepraszam. Oczywiście, jeżeli się znacie, to piszcie w komentarzach nazwy wszystkich zwierząt, które nie zostały oznaczone. Ten wąż był bardzo ciekawy, wyglądał niesamowicie, natomiast co ciekawe, w jego terrarium była również wylinka, którą zrzucił. Nie udało mi się tego niestety nagrać. Kolejnym wężem był wąż o bardzo ciekawej nazwie. Jego polska nazwa to zdradziucha śmiercionośna. Bardzo ciekawa nazwa i powiem wam, że jego opinia nie jest najlepsza. Niestety nie mogłem sobie pozwolić na powiedzenie jakiejś ciekawostki o każdym ze zwierząt, które tutaj widzicie, dlatego że było ich zbyt dużo i ja dość mocno śpieszyłem się, żeby ten materiał był jednak krótki i w miarę nienudny. Węże trawne. Były dwa węże trawne w jednym terrarium, co bardzo mi się podobało, bo na ogół jednak hoduje się pojedynczo. To co widzicie tutaj, to jest bardzo piękny zbiornik zarówno nad wodą, jak i pod wodą. Tutaj składał się głównie z jakiegoś rodzaju pirani oraz z neonów. To były prawdopodobnie neony czerwone. Bardzo fajnie wyglądało to dno porośnięte roślinami i sama góra, ta taka wertykalna ściana nad powierzchnią wody. Gdybym miał kiedyś tak ogromne mieszkanie, to prawdopodobnie sprawiłbym sobie coś takiego. No ale niestety jest to bardzo odległa strefa. Bardzo krótka przebitka pająka, którego nie mam pojęcia jak nazwać. Jeżeli wiecie, to oczywiście napiszcie w komentarzu. Następnie taki bardziej rafowy widok, bardzo ciekawe ryby. A teraz przedstawiam wam widok, który był naprawdę świetny. Były to po prostu meduzy, taki ogromny baniak z meduzami. Jak dla mnie wygląda to po prostu rewelacyjnie, jak one tak się kręcą, tak pływają. Stwierdziłem, że byłby to świetny, taki ruchomy, animowany obraz na tapetę. A tutaj mamy głównie ukwioły. Udało mi się podejść do zbiornika akurat w tym momencie, kiedy zostały uwolnione krewetki, którymi karmiono właśnie te ukwioły. Stąd w tym momencie widzicie ich karmienie. Tutaj mamy krótki widok na jakieś majestatyczne ryby. Niestety nie mam pojęcia, co to są za ryby. Także zapraszam wszystkich akwarystów do komentarzy. I przechodzimy dalej. Tutaj widzicie rybę, która nazywa się babka. Jest to bardzo ciekawa ryba, dlatego że żyje w symbiozie ze skorupiakiem, który buduje dla niej schronienie, a w zamian za to ona obserwuje okolice, czy czasem nie dzieje się coś, co mogłoby zagrozić temu skorupiakowi. Bardzo fajne zwierzę mieszkające w fajnym zbiorniku, w którym mieszkały również kraby pustelniki. Natomiast jeżeli chodzi o kraby pustelniki, to odsyłam was do Vantistera, którzy bardzo fajnie opisali te kraby. Następnie dość duży zbiornik z ciekawie wyglądającą rozgwiazdą. I to co widzicie w tym momencie, to jest zamaskowany krab. Dalej oczywiście oktopus, czyli ośmiornica. Była bardzo ciekawa, natomiast większość czasu spędzała w bąbelkach, przez to nie było jej tak dobrze widać. W oceanarium również było kilka owadów, natomiast nie były one podpisane, dlatego że w tym momencie również była zmieniana aranżacja. W tym momencie widzicie kilka przebłysków z takich biotopowych prawdopodobnie akwariów. Niestety ja się na tym kompletnie nie znam, więc oczywiście wszystkich akwarystów zapraszam do popisu, do komentarzy. Piszcie, co to są za biotopy, jakie to są ryby i wszystko, co wiecie na ten temat. Niestety nie mogłem poczytać sobie plakietek, dlatego że było tam bardzo dużo rodzin z dziećmi i stąd nie można było za bardzo stanąć i poczytać informacji na dany temat.
No ale cóż, jakoś trzeba sobie poradzić. A tutaj jest pan Ząbek. Jeżeli nie wiecie, co to jest pan Ząbek, to wyślę wam gdzieś w komentarzu link do filmiku. Bardzo fajna, ciekawa ryba, która żywi się ślimakami. Na koniec prezentuję wam ryby peelingujące. To są jakieś konkretne gatunki, natomiast ja nie mam pojęcia, co to za gatunki. Udało nam się wziąć kamerę, którą można było nagrywać pod wodą i w tym momencie widzicie moją rękę, która jest właśnie obiektem zainteresowania tych ryb. Generalnie było to miejsce, które cieszyło się największym zainteresowaniem. Było tam bardzo dużo pań, które korzystały z darmowego peelingu. W tym momencie to koniec, kończymy pierwszą część. Ja was zapraszam już do kolejnych części. No i co, trzymajcie się i czułki w górę.